Czcigodny księże rektorze wraz z wychowawcami, profesorami, przebyłymi kapłanami, drodzy klerycy, umiłowani bracia i siostry. Podziały i niezgoda to jedno z największych źródeł cierpienia w świecie. Dlatego Jezus modli się o jedność wśród Jego uczniów. A dzisiaj, gdy słyszymy tę modlitwę, to odnajdujemy w niej siebie, bo to my jesteśmy obliczem Kościoła, którego cechą wyróżniającą go w świecie ma być jedność. Warto przy tej okazji zastanowić się, o jaką jedność modli się Jezus. Jestem bardzo przekonany, że nie chodzi mu o tyle, o byle jaką jedność, lecz o taką, która oparta jest na miłości, a doskonałym jej wzorem pozostaje Trójca Święta. Jedność miłości, jedność w rozumieniu i jedność w działaniu. Spoglądając na taki wzór jedności, uświadamiamy sobie, że nie jest to taka zwyczajna jedność, ale doskonała, ponieważ jest to jedna miłość, jeden duch, jedna wola. My ludzie nie jesteśmy sami z siebie zdolni do takiej doskonałej jedności między sobą. Dlatego potrzeba nam przyjąć ją jako dar Boga. Dlatego o ten dar Jezus modli się gorąco dla wszystkich. I znowu pytamy, po co taka jedność pomiędzy ludźmi? Po to, aby z jedności zrodziły się przepiękne owoce miłości, widoczne dla wszystkich i pozwalające zwykłym wierzącym stawać się świadkami Jezusa jak apostołowie. Czyli żyjąc z Bogiem, niosąc Słowo, niejako kontynuować misję samego Jezusa. Takie spojrzenie na dzisiejszą Ewangelię przypomina nam, że to my dla innych mamy stawać się znakiem zjednoczenia, znakiem umiłowania Boga, znakiem solidności i prawdziwego życia. Nie na pokaz, aby ludzie nas chwalili, ale aby widzieli w nas Chrystusa. Świat potrzebuje takiej miłości i jest z niej spragniony. Dlatego wszyscy wierzący, a pośród nich my pierwsi, mamy swoim życiem przekonać świat o miłości Boga do człowieka, która objawiła się w pełni w Jezusie. Dlatego prosi za każdym z nas, byśmy i my mogli swoją misję wypełnić tak, jak On. Ta modlitwa Jezusa jest nie tylko prośbą skierowaną do Ojca. Jezus wypowiada te słowa w obliczu zbliżającej się męki i śmierci. Zatem słowa Jezusa mają znamiona swoistego testamentu. Można powiedzieć, że jedność, o której mówi, jest również zadaniem dla każdego człowieka. My mamy się o nią modlić i starać się ją realizować. W ten sposób Jezus zapewnia nas o tym, że udzielił nam daru jedności, tej jedności, w której sam trwa z Ojcem. Mówi, że umiłował nas miłością, jaka jest pomiędzy nimi, a naszym zadaniem jest realizować tę jedność wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Nie ma bowiem miejsca na ziemi, gdzie moglibyśmy poczuć się zwolnieni od tego zadania. Nie ma osób, wobec których moglibyśmy zaniechać dawania świadectwa. Takie oto pouczenie i taką modlitwę słyszymy dzisiaj, gdy podsumowujemy kolejny rok akademicki, gdy pakujemy walizkę i wyruszamy wakacyjne wędrowanie i posługiwanie. Wszędzie mamy być znakiem zjednoczenia w miłości i prawdzie Ewangelii będącej słowem życia. Mamy być znakiem miłości, której fundamentem jest miłosierdzie. Bardzo dobitnie ukazywał tę prawdę święty Józef Bilczewski, który nauczał, że kapłan, a wy przecież do tego stanu dążycie, powinien być przede wszystkim nauczycielem wiary,
i narzędziem Chrystusa oraz Ojcem dla wszystkich. Aby tak się stało, zalecał systematyczną pracę nad sobą, podpowiadając proste środki takie jak wierność na modlitwie, codzienne rozmyślanie, czytanie duchowne i adorację Najświętszego Sakramentu. W jednym z pierwszych listów napisał: rzecz jasna, że zanim pójdziemy z pracą naszą do ludu, musimy zawsze w przód iść do Boga. Codziennie w medytacji, choćby krótkiej adoracji, odbyć naradę z naszym Mistrzem, aby się upewnić, jak On chce mieć spełnione dzieło swoje. Ogień zapala się tylko od ognia. Ta rozmowa z Bogiem nie pozwoli, aby w nas zmalała i osłabła idea kapłaństwa. Sprawi, że miłość nasza popłynie tylko jednym strumieniem miłości Boga i bliźniego, że sprawa Chrystusowa będzie stale osią i treścią naszego życia. Oto dopełnienie nauki Jezusa w spojrzeniu świętego Józefa Bilczewskiego. Oto wskazówki, jakimi karmi nas nasz święty arcybiskup. Oto mądrość, którą dzisiaj Tobie ofiaruję, byś pamiętał, kim masz być i kogo mają zobaczyć w Tobie inni. Moi drodzy, modlitwa arcykapłańska Jezusa i pouczenie świętego Józefa Bilczewskiego uświadamiają nam niezwykłość naszego powołania w Kościele. Zatem my mamy otwierać się na dar Jezusa, aby wypełnić daną nam misję. Aby nie być pojedynczymi ludźmi, ale jednością w Bogu. Niezwykłe zadanie postawił przed każdym z nas Jezus. Módlmy się, byśmy potrafili choć w pewnym stopniu je zrozumieć i starali się jak najlepiej je wypełnić, stając się solą dla ziemi i światłem dla świata.